Chciałbym... Gramy już? To witamy, nie? Jakoś. Tak. Tym razem witamy z sali sądowej. Widowiskowej, sądowej. Z sali sądowej. Jesteśmy tuż po premierze Małej Piętnastki. Mała Piętnastka Legendy Pomorskie, najnowsza premiera Słupskiego Nowego Teatru. Jacek Szuba. I Daniel Klusek. Jesteśmy po to, żeby zdać Państwu sprawę z tego, jak było, nie zatajając nic, co może być ważne dla tej sprawy. I wszystko, co powiemy, może być użyte przeciwko nam i nie zawahajcie się Państwo tego zrobić. Można weryfikować. Mała Piętnastka Legendy Pomorskie. Spektakl bardzo lokalny, kolejny spektakl po ulicy, po opowieści o dramatycznych wydarzeniach z Przemkiem Czają, po jeszcze kilku innych spektaklach, które tutaj się zadziewały. Teraz jest spektakl o największej w Polsce tragedii na wodzie, w akwenie śródlądowym, która to tragedia wydarzyła się w 1948 roku na jeziorze Gardno. Nie tak znowu daleko od Słupska, w naszym powiecie. Tak. No nie licząc Heweliusza, ale to jest zupełnie inna historia. Ale tam było na morzu, tutaj jest... Właśnie wybrnąłeś, tak się zastanawiałem, jak wybrniesz z tego. Rzeczywiście, to była olbrzymia tragedia. Mówiliśmy o tym, że to jest spektakl o wydarzeniach lokalnych, ale odbiło się to echem nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. A co to była za tragedia? No ci z Państwa, którzy zapewne tego nie pamiętają, bo jak już Daniel wspomniał, było to zaraz po wojnie, mogli o tym przeczytać. Zginęło wówczas bardzo wiele harcerek, które były na obozie właśnie w pobliskiej Gardnie Wielkiej i chciały się przedostać przez jezioro w stronę morza, żeby to można... Do rowów, żeby zobaczyć morze, bo dziewczyny były z Łodzi. Jest to sprawa o tyle istotna, że miasto Łódź, jak Państwo doskonale wiecie, znajduje się w centralnej Polsce i z wodą ma niewiele wspólnego mimo nazwy, więc te harcerki w znakomitej większości nie potrafiły pływać, co skończyło się dla nich tragicznie. My Państwu właściwie opowiadamy cały spektakl, ale nie to, co jest w tym spektaklu, o czym jest ten spektakl, jest najistotniejsze, tylko jak on został przedstawiony. Tomasz Mann przez jedno N, reżyser, który w Słupsku jest znany, słupskiej publiczności teatru Tęcza, bo kilka lat temu zrobił w Tęczy właśnie spektakl dla dorosłych. To była rock opera Śnieżka. Wyreżyserował tym razem spektakl w Nowym Teatrze. To Mała Piętnastka, tytuł pochodzi od nazwy drużyny łódzkich harcerek, to opowieść o życiu, o planach, o tym, jak to życie się kończy, o tym, jak ludzka bezmyślność, głupota i chęć zysku doprowadza do niewyobrażalnej tragedii. Również tego, który z chęci zysku do tej tragedii doprowadził. Ja tak sobie rozmyślałem, co poruszyło mnie w tym spektaklu najbardziej, bo poruszyło mnie w nim wiele rzeczy, ale ja zdałem sobie sprawę, już oglądając ten spektakl, że dla takich rzeczy ja właśnie chodzę do teatru. Nie po to, żeby się pośmiać, nie po to, żeby się dobrze bawić, tylko żeby przeżyć coś takiego nieopisanego. Ja dziś mówię o tym spektaklu, myślę o tym, co się działo na deskach i proszę Państwa, możecie mi wierzyć, nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno znakomita większość na tym spektaklu uroniła nie jedną łzę, a na pewno wszyscy się wzruszyli. To, co się działo po spektaklu... My było... Państwu o tym spektaklu tutaj jesteśmy. Państwo po to włączyli ten program, żeby posłuchać o tym spektaklu, ale najlepszą recenzją tego, co tutaj się zadziało, jest milczenie. I po spektaklu, na którym ja byłem, byliśmy na dwóch różnych, jak zwykle. Na dwóch różnych graniach tego tytułu. Ja tuż przed premierą, Jacek zaraz po. Po moim spektaklu zapanowała na widowni kompletna cisza. A u mnie było dokładnie to samo. Oklaski pojawiły się dopiero po dłuższej chwili. Oczywiście spektakl był entuzjastycznie przywitany, nie przywitany, tylko oceniony przez publiczność. No właśnie, no skupmy się na tym, co było takiego, co nas porusza, co nam każe o nim
mówić. To może najpierw skupmy się na grze aktorskiej. Dobrze. Kto się tam pojawił? Teraz twoje 3 minuty, gdzie wymienisz całą listę płac? 4 osoby na scenie w rolach aktorskich i 2 osoby w rolach muzycznych. Tomasz Mann, reżyser. Na scenie pojawiły się aktorki, które znamy, czyli Bożena Borek i Katarzyna Pałka. Pojawiła się również, szukam słowa, które oddaje wielkość mojego zachwytu, piekielnie zdolna, młoda dziewczyna, studentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Anna Grochowska. Studentka, która za chwilę już wyjdzie. I niech wyjdzie, i niech wypływa, i niech wyfruwa, bo jest absolutnie genialna wokalnie. O wokalu będzie za chwilę jeszcze, o śpiewie będzie mowa. I gość specjalny, choć tak naprawdę gospodarz, Mariusz Bonaszewski. Aktor, który ze Słupska pochodzi, jak sam mówił w rozmowie ze mną. Ja tu, ja stąd jestem, Mikołajska 4, tu się urodziłem, tu się wychowałem. I muzyka. Ona była właściwie przez cały czas wyboru piosenek, bo to były piosenki harcerskie, bardzo a propos tych rzeczy, które się na scenie zadziewały, dokonał Tomasz Mann. Natomiast ich aranżacji dokonał Cezary Reinert, który jest pracownikiem teatru, jest muzykiem, ale najczęściej możemy go nie zobaczyć, bo jest przy wszystkich tych urządzeniach, dzięki którym czyli światło, aktorów dźwięk, widać i słychać. Za to zazwyczaj Cezary odpowiada, natomiast tym razem mieliście Państwo go okazję obejrzeć razem z Maciejem Mucińskim, który z kolei grał na kontrabasie. Cezary na fortepianie. Na pianinie. Cały ten spektakl, jak już wspomnieliśmy na początku... Nie przez przypadek stoimy przy mównicy z sali sądowej. I nie przez przypadek mamy akta sądowe ze sobą. Akta sprawy. Cały spektakl odbywa się tak jakby w sali sądowej, gdzie są sędziowie, świadkowie i ławnicy. W tym przypadku my, czyli widzowie. Jest to taki dosyć ciekawy sposób pokazania całej sytuacji, bo... To nie jest tylko to, co się wydarzyło na jeziorze, prawda? Tylko to, co było przed, ale również po. Tak, to jest opowiedziana, dlatego mówiłem, że jest to spektakl o marzeniach, o planach i o tym, jak te plany są ulotne i życie nasze jest kruche. Niby banalne, ale tak pięknie i wzruszająco opowiedziane tutaj, że trzeba to zobaczyć. Widzimy tę radość młodych, nastoletnich istnień, które po raz pierwszy w życiu zobaczą morze. Jak dla nas góry. Ale z drugiej strony widzimy, co dzieje się w głowie mechanika, który postanawia wykorzystać okazję... Z chęci zysku. Z konieczności również, bo okazuje się, że pewne sytuacje życiowe... się też życiowe... i potem dopiero... Ja domyślam się, że to, o czym mówisz, a o czym państwu nie powiemy, rzecz jasna, to miałoby być okolicznością łagodzącą. Nie, on się... Ta okoliczność łagodząca pojawiła się już po tym jego czynie. To są zeznania, to są opowieści, to są historie. Ludzi, którzy przyjechali, żeby się cieszyć, a walczyli o dosłownie każdy łyk powietrza. Tylko... Niestety dla niektórych ten łyk powietrza zamienił się w łyk wody, a właściwie łyk mułu, ostatni w życiu łyk. Tylko mówiąc o tym, że to są zeznania, zazwyczaj kojarzy nam się to z czymś długim, sztywnym, nudnym, sztywnym. Natomiast proszę Państwa, możecie mi wierzyć, spektakl trwa dokładnie 1,5 godziny bez żadnej przerwy. I absolutnie nie czuję się tego czasu jednym haustem, jeśli już mielibyśmy się odwoływać do jakichś skojarzeń. Zostańmy w tej poetyce. Naprawdę jesteście Państwo w stanie pochłonąć ten spektakl i to, co dzieje się później w nas wszystkich, gdy wychodzimy, jest całą kwintesencją tego spektaklu. Jego nie da się strawić od razu. Ja sam do dziś, mimo że minęło już kilka dni, zastanawiam się nad poszczególnymi elementami, na tym, co tam się działo i w jaki sposób to zostało zrobione. Bo zostało to zrobione, znaczy my się tak cały czas rozpływamy nad tym wszystkim. Nad historią, ale skupmy się na technikaliach. No właśnie, Tomasz Mann połączył spektakl mówiony
ze spektaklem śpiewanym, ale to nie jest musical, czy to nie jest spektakl muzyczny. Choć tych piosenek harcerskich jest tutaj dużo i one są właściwie przez cały czas, i to są piosenki wesołe, bo śpiewane przez dzieci, przez nastolatki, ale w różnych aranżacjach. One, aranżacje znakomite i mówimy to nie dlatego, że nagłaśnia nas i oświetla Cezary, ale sposób zbudowania tych muzycznych wypowiedzi sprawił, że widzowie czują lęk, bo choć wiemy, co się stanie i przypuszczamy, to ta muzyka wesoła, radosna jest takim ostrzeżeniem przed zapowiedzią czegoś niezwykle dramatycznego. Daniel trochę za bardzo nam tutaj odpłynął. Jeśli już mówimy, a chciałem to podkreślić, jeśli już mówimy o tym, co się dźwiękowego działo, państwo wiecie, jaki jest mój stosunek do śpiewania w teatrze. Tym razem... Będziesz odszczekiwał. Tym razem, proszę państwa, byłem pod wrażeniem, bo to, co robiły szczególnie dwie młode aktorki, to... Anna Grochowska i Katarzyna Pałka. Dokładnie tak. Katarzynę znamy już z jej wcześniejszych popisów wokalnych, więc ona nie zaskoczyła, bo zazwyczaj wypada bardzo dobrze. Natomiast pierwszy raz widziałem... To chyba jeszcze studentka, czy już aktorka? Jeszcze studentka. No, wszyscy pierwszy raz widzieliśmy, bo debiutowała na naszej scenie. Śpiewała tak dobrze, że ja zastanawiałem się, nawet tutaj pytałem, czy ona jest absolwentką, czy ona studiuje na Akademii Teatralnej, czy może jednak muzycznej. Mówiliśmy o tych dwóch aktorkach, a jak na ich tle wypadła Bożena Borek? Bożena Borek miała rolę bardzo interesującą, bowiem zagrała opiekunkę, osobę bezdzietną, pod której opieką były dzieci zarówno harcerki, jak i dzieci bardzo jej bliskie. To, co mi się najbardziej spodobało u Bożeny Borek, to ta zmiana nastrojów przy opowieściach o swojej winie. O bliźniaczkach? I o tych bliźniaczkach. Tak może mówić tylko ktoś, kto nie ma swoich dzieci. Postać, którą grała Bożena, to była postać, która z założeniem chyba nie miała nas jakoś szczególnie zachęcać do tego, żeby ją lubić. I mi się udało ją znielubić od samego początku. Aż tak? Tak, tak. Mówię o postaci, nie o samej Bożenie. No, rzecz jasna, rozmawiamy o roli. Bo rzeczywiście... Patrząc na to, w jaki sposób jest ta postać odgrywana przez Bożenę Borek, miałem bardzo jednoznaczne odczucie. To nie była absolutnie w moim mniemaniu pozytywna postać. No, miała pod opieką 40 istnień. Generalnie była ich opiekunką. Była też współodpowiedzialna postać tak naprawdę za to, co się wydarzyło, choć oczywiście intencje były dobre. A w niedzielne przedpołudnie, tuż po dobrymi kościele. Dobrymi intencjami, ale powiedz mi, Daniel, czy ty nie odniosłeś wrażenia, że ten spektakl był trochę czarno-biały? Że tam nie było tych odcieni szarości. Wszyscy wiedzieliśmy od samego początku, kto jest pozytywną, a kto jest negatywną postacią. Ja specjalnie trochę wsadzam kij w mrowisko. Rolę, którą grał Mariusz Bonaszewski, próbowałeś usprawiedliwiać. No więc dlatego chyba mówię, jednak, że wsadzam kij w mrowisko. Chyba jednak jakieś odcienie szarości tam były. Ja je widzę, ale też i widzowie, którzy wspólnie ze mną oglądali, chyba też widzieli, bo ten spektakl porusza do czy prowokuje do tego, żeby o nim mówić. Nawet jeśli nie o nim, to o historii. Historii też trochę przemilczanej, bo gdy rozmawiałem z dojrzałymi już mieszkańcami Słupska, oni o tej historii troszkę słyszeli. Dużo faktów było niespójnych, choćby liczba ofiar. Ale Danielu, komunistyczne władze minęło ponad 70 lat, więc mieli prawo o tym nie słyszeć i my chcielibyśmy na tym zakończyć. Znaczy ja bym chciał zakończyć, mam nadzieję, że Daniel się ze mną zgodzi. Tym większe ukłony dla teatru, że ją przypomniał tę historię. Bo jest jeszcze tylko jedna maleńka rzecz, którą chciałem, o której chciałem wspomnieć. Specjalnie mówiłem o tym, o tej monochromatyczności, o tym braku szarości. Bo proszę państwa, tam się pojawiały takie postacie, które właściwie nie występowały na scenie, ale pojawiały się tylko w tych zeznaniach, czyli Niemcy, którzy jeszcze zamieszkiwali po II wojnie
wojnie światowej, tereny tamtejszej wsi, Rybacy i... A i komunista, i Ubek. Oczywiście. To, co się wokół nich dzieje, te relacje, które dotyczą ich reakcji na to, co się wydarzyło, ale również tego, na to, co się miało wydarzyć, było również istotne. Ale o tym, proszę Państwa, przekonajcie się sami, bo ten spektakl będzie na pewno jeszcze wielokrotnie gościł w naszym Słupskim Teatrze, a jesteśmy przekonani, bo pretenduje do wielu nagród, że zostanie on nagrodzony, bo takich smaczków jak ten spektakl w naszym Słupskim Teatrze jest coraz więcej. 13, 14 i 15 stycznia ten spektakl będzie po raz kolejny pokazany. Jeśli Państwo nie będą na tym spektaklu, to będą Państwo winni.